Jako dzisiaj mamy piękną pogodę nad jeziorem. O, cześć, Bobby. Co dzisiaj robisz? Łowisz rybki? Fajna sprawa. Chyba coś złapało. Co to było? Coś cię uderzyło pod wodą? To nie jest ryba. To jakaś metalowa rura. O nie! Bobby, ty toniesz! Zobacz, tam jedzie troll! Troy, z jakiegoś powodu Bobby zaczął nabierać wody i teraz tonie. Sam nie wypłynie na powierzchnię. Pomożesz mu? Jedźmy do naszego miasta, do magazynu i odnajdźmy nowego przyjaciela, który nam pomoże. Nic się nie martw, Bobby. Troy wróci niebawem. Cześć, Teddy. Łódka Bobby ma wielki problem. Bobby łowił sobie ryby, kiedy nagle zaczął nabierać wody i tonąć. Potrzeba nam pojazdu, który wyciągnie go z wody i zaprowadzi do naprawy. Czy masz jakiś pomysł? Jaki pojazd będzie najlepszy do tego zadania? Helikopter? Łódka? A może dźwig? Masz rację. To dźwig może wyciągnąć Bobiego z jeziora. Wracajmy teraz i pomóżmy Bobiemu. Dziękujemy za pomoc, Teddy. Okej, Troy, zbudujmy naszego nowego przyjaciela. Czarek dźwig! Cześć, Czarku. Potrzebujemy twojej pomocy. Łódka Bobby zaczął nabierać wody i zatonął. Potrzebujemy kogoś, kto go wyciągnie z jeziora. Dasz radę? O nie, mamy problem. Bobby jest za daleko, żeby Czarek mógł go sięgnąć. I co teraz zrobimy? Czarek mówi, żeby Bobby spróbował trochę podpłynąć.
Ale Bobby chyba jest zbyt zmęczony. Dalej, Bobby, dasz radę. Masz go! Teraz wystarczy podnieść go do góry. Świetna robota, Czarku! Teraz możemy naprawić ten przeciek u Bobiego. Świetna robota, przyjaciele! Do zobaczenia! Lokomotywa Troy! Jak się dzisiaj miewasz, Troy? Zobacz, Troy, ten samochód jedzie stanowczo za szybko! Musimy sprowadzić pomoc, zanim spowoduje wypadek! Jedźmy do naszego magazynu! Szybko! Zaraz poznamy naszego nowego przyjaciela. Który pojazd zatrzyma tego pirata drogowego? To mi wygląda na radiowóz policyjny i chyba nada się do tego zadania. Już nadjeżdża. Okej, Troy, ruszamy. Wyładujmy części. Chyba czegoś mu brakuje, Troy. Zgadza się, brakuje mu świateł na dachu. Wow, to było niesamowite, Troy! Witaj, przyjacielu. Miło nam cię poznać. Jak masz na imię? Matt? Witaj w mieście samochodów, Matt! Troy? Matt jest policjantem, a jego zadanie to łapanie złodziei oraz tych, którzy łamią prawo. Matt, mamy dla ciebie zadanie. Po ulicach grasuje ten pirat drogowy. Musimy go zatrzymać, zanim spowoduje wypadek.
tam jest. Już go widzisz, man? Łap go! Ty też daj gazu, Troy! O nie! On ucieka! Wow, to było niesamowite, Matt! Zatrzymałeś go! Dzięki tobie, Mattowi, nasze miasto jest znowu bezpieczne. Dziękujemy i do zobaczenia! Hej, to bardzo dziś wieje, prawda? Co mówisz? Przez ten wiatr nic nie słyszysz? Co się dzieje? Penny, czy wszystko w porządku? Ciężko ci się lata w tym wietrze? Spokojnie, Penny. Troy zaraz pojedzie do magazynu i przyprowadzi pojazd, który cię uratuje. Hej, Teddy. Troy przyjechał się z tobą zobaczyć. Penny samolot wpadła do jeziora. Musimy ją uratować, bo inaczej utonie. Już dobrze, Troy. Teddy ma idealny pojazd na tą akcję. Helikopter? To dobry pomysł. Troy, uważaj! Mało brakowało. Już jesteśmy pewni. Nie ma czasu do stracenia, Troy. Szybko rozładujmy części naszego nowego przyjaciela. Hej, przyjacielu! Jak masz na imię? Hela? Witaj w mieście pociągu, Hela! Czy możesz nam pomóc?
Świetna robota! Co mówisz, Troy? W końcu przestało wiać? To oznacza, że zabieramy Helę z powrotem do magazynu. Dziękujemy ci, Helo! Spisałeś się na medal, Troy! Do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, Troy, czy dzisiaj w naszym mieście jest dzień cyrku? Troy, a czy przygotowałeś coś na wielkie zakończenie? Może w takim razie Teddy mógłby coś wymyśleć. Hej, Teddy, czy mógłbyś pomóc Troyowi? Troy potrzebuje czegoś super ekstra na wielkie zakończenie dnia cyrku! Jaki pojazd wybierzesz, Teddy? Lwa? Masz jeszcze jakiś pomysł? Aha, to będzie sekret. Wielkie dzięki, Teddy. Już dobrze, przyjaciele. Troy ma coś ekstra. Wygląda zupełnie jak Alex z bajki Madagaskar. Ale co on będzie robił? Czy ten lew będzie przeskakiwał przez tą płonącą obręcz? Ben, czy dasz radę? Wszyscy są bardzo podekscytowani. Dalej, Ben, ruszaj! Woo!
Wow, to było niesamowite, Benie Lwie. To był wielki finał naszej celebracji. Dziękujemy ci za twoją pomoc, Troy. I tobie też dziękujemy, Teddy.